Dzień dobry, wybiła 9 czasu polskiego, 23 listopada 2017 roku. Ja mam na imię Piotr i witam serdecznie na sesji analiz na żywo przygotowanej przez firmę Tikmil. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zanim zaczniemy, krótkie ostrzeżenie o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności w produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. OK. Trochę specyficzny dzień w dniu dzisiejszym, próbując złożyć ostatnie 24 godziny w jedną całość, w związku z tym, że my nie mieliśmy spotkania bodajże w miniony czwartek, to parę tych rzeczy na wykresach nam się pozmieniało, nad tym sobie popracujemy. Natomiast najistotniejsza rzecz, o której chciałbym również wspomnieć, jeśli chodzi o sprawy techniczne, jest taka, że pewien wstęp do potencjalnych stref popytu i podaży zrobiliśmy podczas naszego pierwszego spotkania przygotowanego przez Tikmil i jest to dostępne najprawdopodobniej, z tego co ja się orientuję, na YouTubie. Gdyby były jakieś problemy, to bardzo proszę o kontakt z kolegami z Tikmilu, oni na pewno odpowiednio pokierują. Do czego zmierzam? Że oprócz tych czwartkowych sesji rozpoczynających się o 9 w ramach sesji live, trzy najbliższe wtorki od godziny 18 ja serdecznie zapraszam na, nie chciałbym nazwać tego teorią, bo to nie do końca będzie sama teoria, natomiast chciałbym zaprosić, bo będziemy sobie we wtorki omawiali rzeczy, które później w czwartki będziemy wykorzystywali podczas sesji live. Także najbliższy wtorek na 18, dobrze pamiętam, na 18 serdecznie zapraszam. OK, to ten temat techniczny mamy wyczerpany. Teraz wracając do ostatnich 24 godzin, bardzo mocna wyprzedaż na rynku dolara. Kwestie związane, no niektórzy tłumaczą, że kwestie związane z tym, jak rynek odebrał minutówki. Po części tak, ale za chwilę będziemy sobie rozmawiali, bo to już jest wytłumaczenie tego, co się stało, tak, albo minutówki to dolar stracił na wartości. Zaraz o tym będziemy mówili, bo to jest kwestia też skróconego tygodnia, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Dzisiaj tam jest bank holiday, jutro na rynku będą pewnie same algorytmy, bo wszyscy traderzy, którzy oddychają w rzeczywistości, najzwyczajniej w świecie najprawdopodobniej zrobili sobie długi weekend, także tutaj nie ma się co czarować i pewne ruchy na dolarze mogły mieć związek z tym, że jeśli pękły pewne poziomy, no to tak zwane skwerowanie książek, czyli zerowanie, tak żeby nie mieć na przykład ekspozycji na weekend, pewne tego typu rzeczy mogły mieć wpływ na zachowanie dolara takie, a nie inne. Oczywiście z perspektywy wykresów średnioterminowych na dolarze pewne rzeczy uległy zmianom. Najlepiej widać to na indeksie dolarowym. Jak Państwo będą mieli chwilę, to polecam indeks dolarowy. Tam mamy sprzeczne sygnały, bo na wykresie tygodniowym byki wciąż jeszcze mają szansę na dolarze, natomiast na wykresie dziennym tam zanegowana, odwrócona głowa z ramionami. Ale to są rzeczy, które będą widoczne przede wszystkim na euro-dolarze, ale będą widoczne również na funcie z dolarem czy na dolarze z jenem, o czym sobie będziemy za chwilę podczas tej naszej sesji rozmawiali. Jeśli chodzi o sesję w Europie, to o 8 poznaliśmy odczyt finałowy, jeśli chodzi o niemiecki PKB, bez zmian 0,8. W tej chwili, jeśli chodzi o Europę, to czekamy na serię publikacji związanych z PMI. Jest to dzień pod znakiem PMI, jeśli można tak powiedzieć, podczas sesji w Europie, plus 10.30, co prawda my mamy spotkanie zaplanowane do 10.30, ale na pewno tą chwilę jeszcze po publikacji danych z Wielkiej Brytanii zobaczymy, jak będzie się zachowywał ewentualnie funt. Jak wspomniałem, po południu kwestia dnia wolnego w Stanach Zjednoczonych, ale Kanada pracuje na pełnych obrotach i tutaj ewentualnie dolar kanadyjski może być na celowniku, chociażby z perspektywy publikacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej, a oczekiwania są znacznie lepsze do tego, co rynek otrzymał poprzednim razem. Na koniec sesji w Europie szef szwajcarskiego banku centralnego, pan Jordan, gdyby ktoś był zainteresowany frankiem szwajcarskim, chociaż jak wiemy po pewnych wydarzeniach
sprzed jakiegoś czasu zainteresowanie frankiem szwajcarskim odrobinę zapewne spadło. Dobra, żebyśmy nie przeciągali, sprawdźmy, czy ja już ewentualnie widzę gdzieś na podglądzie. Tak jest, francuski PMI znacznie lepszy od oczekiwań, 57,5, oczekiwania 55,9. Okej. Dobra, no to zaczynamy od głównej pary, zaczynamy od euro-dolara. Sytuacja wydaje się w miarę, na euro-dolarze sytuacja wydaje się w miarę prosta, bo albo w ciągu dnia ta podaż, która wynikała z Europejskiego Banku Centralnego, która spychała nas tutaj w dół, po tym jak stop-lossy na tym poziomie zostały wybite, natomiast rynek nie był w stanie utrzymać się w cenach zamknięcia powyżej tego poziomu, ok? To jest kwestia tego, czy ta podaż z tych poziomów tutaj, ok, może zostać uruchomiona. W tej chwili jesteśmy kilka pipsów powyżej tego poziomu i z tej perspektywy na ten moment wygląda na to, że rynek, tak też wygląda euro ogólnie, że rynek może chcieć poszukać odrobinę wyższych poziomów. Tu jest kwestia związana z tym, co widzimy po lewej stronie. Pytanie, mówiąc o tym, że rynek może poszukać wyższych poziomów, bardzo często niektórzy kończą na tym poziomie, tak, mówiąc, no rynek poszuka wyższych poziomów, a my spróbujmy przyjrzeć się, jakich tych wyższych poziomów rynek może poszukać. Patrząc na, spoglądając na zakres tej starej konsolidacji, oczywiście cienie cieniami dolnymi, natomiast popatrząc z perspektywy poziomów otwarcia, zamknięcia, wydaje się, że między tymi poziomami tutaj, o. To jest kwestia, gdzie ewentualnie tradujący na spadek wartości na euro-dolarze będą próbowali być może poszukać swoich szans. Zresztą poprzednia próba wyjścia górą otarła się o te poziomy. To jest jedna rzecz, czyli są to okolice 18,62, 18,86 mniej więcej. Teraz tak, jeśli zgodzimy się, że to była kwestia starej konsolidacji. Zmienimy tylko kolor, żeby nam się to wszystko nie ponakładało. Potrzebujemy, na dziennym jest zawsze kolor zielony, ale teraz, żeby nam się nie zamazało, jeśli zgodzimy się z tym, że to był zakres starej konsolidacji, tak? Tutaj to, co zaznaczamy w żółtym, no to jak weźmiemy sobie po cenach zamknięcia, no to ewentualnie kolejnym miejscem, gdzie rynek może mieć problemy ze wzrostami, będą okolice 50% tej konsolidacji, tak? Tak to zazwyczaj bywa. Jak sobie podciągniemy tą konsolidację pod ceny zamknięcia, to widzimy, że okolice 19,40, 19,60 mogą stanowić kolejny problem, jeśli mówimy o poziomach horyzontalnych, no i później góra, tak? Ostatnie maksy ewentualnie. A w przypadku, gdyby rynek dobrze się rozpędził, to musielibyśmy sięgnąć do wykresu tygodniowego, poszukać miejsc związanych z potencjalną podażą i o tym sobie wspominaliśmy z perspektywy wyższego horyzontu czasowego w związku z wybiciem z tej 2,5-rocznej konsolidacji tutaj na dole, ok? No to zasięgi, biorąc po cenach zamknięcia, jeśli chodzi o tą konsolidację, to zasięgi pokrywają się z potencjalną strefą podażową z wykresu tygodniowego. To są okolice w kierunku 1,23, 1,25, tak zaokrąglając do poziomów psychologicznych. I tak to wygląda z perspektywy poziomów horyzontalnych. Z perspektywy ewentualnie poziomów dynamicznych, jedną rzecz, z którą mamy tutaj do czynienia, to była kwestia na euro-dolarze kanału spadkowego, po wybiciu, z którego tak nawet
można powiedzieć, po prawdzie nie przetestowaliśmy dobrze tego kanału. Natomiast co my tu mamy, ja tutaj zdublowałem ten kanał i górne ograniczenie tego kanału pokrywa się z dolnym ograniczeniem tej konsolidacji, o której sobie przed chwilą mówiliśmy, czyli tutaj na ten moment te okolice 18, 60, 18, 80, 90. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu dzisiejszego dnia. Okay. Zejdźmy sobie w takim razie na ETK-u, bo potrzebujemy to wszystko poogarniać w miarę szybko, zwłaszcza z perspektywy funta za chwilę, bo tam dzieją się ciekawe rzeczy. Ok, w związku z tym na euro-dolarze w chwili obecnej, jeśli popatrzymy, gdzie jesteśmy, muszę to zacieśnić, no to proszę popatrzeć na ten zjazd tutaj związany z Europejskim Bankiem Centralnym. Jest to przełożenie tego, o czym przed chwilą mówiłem z perspektywy wykresu dziennego, czyli gdzieś ewentualnie, jeśli ta podaż miałaby zostać uaktywniona, no to powinna być uaktywniona już teraz, biorąc pod uwagę miejsca, które widzimy, tak? Tutaj to nieudane wyjście górą, zanegowanie, w związku z czym ta podaż, ona była aktywna w zeszły piątek, jeśli Państwo obserwowali rynek, to w zeszły piątek mieliśmy tutaj aktywność na tym poziomie, ok? Tu jedną rzecz, którą można dorysować, to rzecz związana ewentualnie ze swingiem. I tak to wygląda z perspektywy potencjalnych miejsc, gdzie podaż może się uaktywniać. To nie znaczy, że my w tych miejscach od razu na ślepo mamy szukać krótkich pozycji, bo jakby nie tak wygląda w tej chwili ten rynek. Natomiast warto wiedzieć, warto mieć plan, gdzie ten rynek może próbować ewentualnego zwrotu. I rzeczywiście, jeśli tutaj nastąpiłaby na euro próba zanegowania tych poziomów, powrót w okolice tej żółtej belki, no to być może rzeczywiście tutaj w ramach tego naszego portfela, który posiadamy w tych milu, no to rzeczywiście poszukalibyśmy ewentualnie krótkich pozycji. Teraz może paść pytanie z perspektywy szukających długich pozycji, bo tutaj no taki wygląda na to, rynek chce obrać kierunek, jak tu próbować się podłączyć. No i tutaj jako, że najbliższe 48 godzin to nie będzie naturalny rynek, no tutaj by trzeba było spróbować, zresztą jak zawsze, zdobyć odrobinę przewagi nad rynkiem. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to otwarcie z tego tygodnia, okolice 17,85, a to jest dół tej zielonej belki tutaj. 17,85, my sobie w tej chwili to wyrzucimy, a wstawimy sobie niebieską linię, niebieskie linie, przypominam, związane są z wykresem tygodniowym, open 17,84,9, 17,84,9, 17,84,9. OK, to jest pierwsze miejsce, na które mają prawo zwrócić uwagę tradujący na wzrost wartości. Drugim takim miejscem jest kwestia maksów z wtorku. Tak, i za chwilę się przełączymy na wykres intraday i zobaczycie Państwo, że tutaj zarówno na jednym, jak i drugim poziomie wygląda to w miarę racjonalnie z perspektywy potencjalnego intradayowego popytu. Jedna rzecz, o której nie wspomniałem z perspektywy kalendarza, bardzo przepraszam, już to uaktualniam, to jest kwestia minutówek, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, tak, o 1:30. Wczoraj mieliśmy minutówki z rezerwy federalnej, dzisiaj mamy minutówki z euro i to ma prawo oczywiście mieć wpływ na kwotowanie euro-dolara. Czyli tak, otwarcie tygodnia i maksy z wtorku. No to zobaczmy na wykresie godzinowym, czy my mamy pokrycie pod stawkę tutaj na tych poziomach. No jeśli chodzi o ETK-a, to kwestie albo wzięcie pod uwagę tej podaży, tak, z której zjeżdżaliśmy na dół, która de facto została naruszona, natomiast wyjście naruszone, później mieliśmy jeszcze cofnięcie, natomiast wyjście bardzo mocne powyżej tego miejsca, zwłaszcza
z tak zwanym potwierdzeniem. Kiedyś to osoby, które gdzieś są zbliżone wiekiem do mnie, będą wiedziały, o czym mówię. Kiedyś był taki taniec na dwa się tańczyło, no to tutaj podwójny swing do góry na euro-dolarze i jakby potwierdza tą podaż, o której mówimy. Zresztą my tutaj też w związku z otwarciem tygodnia mieliśmy jeszcze jedną podaż, która nas ściągała na niższe poziomy i teraz jak popatrzymy na tą przerywaną linię tutaj niebieską związaną z otwarciem tygodnia plus te poziomy, o których rozmawialiśmy, nagle to otwarcie tygodnia rzeczywiście zyskuje na, czy powinno zyskać naszą uwagę z perspektywy ewentualnie długich pozycji. Okay. Drugim takim miejscem, tak jak wspomniałem, maksy wtorkowe, czyli te, tutaj ta zielona linia, no w tej chwili już czerwona. Okay. No i tutaj widzimy, że w ramach tego poziomu też mamy próbę cofnięcia, mamy kwestie związane z bazą i wyjście górą, które wybija tutaj jedną podaż, drugą podaż. Także dwa racjonalne miejsca z perspektywy ewentualnego podejścia czy próby podejścia pod długie pozycje. Jedną rzecz, na którą chcę zwrócić Państwa uwagę, jest kwestia tego typu, że na wydarzenia związane z publikacją decyzji, jeśli chodzi o stopy procentowe przez Fed, czy z publikacją minutówek później, które są, mają miejsce pod koniec sesji w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę prawdziwa reakcja ma miejsce 12-24 godziny później. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli Państwo spróbują przejrzeć historię, to niejednokrotnie zdarzyło się tak, że pierwsza reakcja zaraz po publikacji decyzji, czy zaraz po publikacji minutówek, to był kierunek w jedną stronę, natomiast jak kurz opadł, rynek podczas następnego dnia, podczas sesji w Europie, a zazwyczaj dopiero podczas sesji w Stanach, bo to Amerykanie reagują na to, co się dzieje u nich, Te kierunki wielokrotnie były zmieniane. Także tak to może wyglądać. Jedną rzecz na dokończenie tutaj euro-dolara, żebyśmy mogli przejść dalej. Jedna rzecz, jeśli chodzi o dokończenie euro-dolara, jest taka, że w momencie, kiedy w dniu wczorajszym wyszliśmy powyżej tego otwarcia tygodnia, tak, gdzie tu rynek przede wszystkim miał kłopot we wtorek z utrzymaniem nowych minimów, to wyjście powyżej otwarcia tygodnia, biorąc pod uwagę, że w Stanach tydzień jest krótszy, okay, wiedząc, przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład na koniec weekendu pewne rzeczy są domykane i tak dalej, to cały ten ruch, jeśli chodzi o minutówki w dniu wczorajszym, okej, okay, serwisy nam powiedziały o tym, że to ze względu na gołębi ton pani Jelen. Okej, jestem w stanie to przyjąć, chociaż bardziej przemawia do mnie kwestia tego, że mając z tyłu głowy, będąc traderem w Nowym Jorku, mając z tyłu głowy długi zbliżający się weekend, tak, nie chcąc zostać z pozycjami poprzez limity albo poprzez jakiekolwiek inne czynniki, nie chcąc zostać z pozycjami na weekend, tak, no to w momencie, kiedy rynek mi robi z mojego nastawienia, neguje mi moje nastawienie, które jest prospadkowe, a pierwszy sygnał był tutaj, pierwszy sygnał był tutaj w postaci zanegowanego przebicia w dół, a drugi sygnał był tutaj przy wyjściu powyżej na przykład otwarcia tygodnia. Próba powalczenia jeszcze, ok, no a później te krótkie pozycje z poniedziałku po prostu się poddały, tak, jeśli ktoś potrzebował squarować book. I teraz ja, będąc z drugiej strony rynku, wiedząc o tym, że krótki tydzień, spodziewając się, że dwa czynniki mogą mieć wpływ na to, że co niektórzy mogą podjąć decyzję o domknięciu swoich pozycji, no to moje poziomy ewentualnie podażowe wykorzystałbym to, że oni są zmuszeni, domykając krótkie pozycje, robią co? Odkupują. Podnosić rynek, to pewnie czekałbym, o ile bym czekał w ogóle, to czekałbym znacznie wyżej. Także to, czy ta Jelen była tak naprawdę gołębia, czy nie, to jest kwestia serwisów, które musiały jakoś przedstawić końcówkę sesji. To jest kwestia dziennikarska, żebym się tak wyraził, natomiast my musimy spojrzeć na to z perspektywy odrobinę innej. Zobaczymy, tak jak mówię, 12-48 godzin jest kwestia takiej właściwej reakcji,
I w przypadku euro-dolara to może być kwestia próby wyjścia powyżej 18,60, 18,80 w cenach zamknięcia na koniec dnia, wtedy rzeczywiście to ma sens. W związku z tym próba zdobycia odrobiny przewagi na ten moment, spoglądając na to, co robimy od wczorajszego zamknięcia, Azja, próba nadbicia Azji, ale już jesteśmy odrobinę niżej, no to próba zdobycia odrobiny przewagi to próba czekania w logicznych miejscach na ewentualne longi i tak to wygląda z perspektywy euro-dolara. Natomiast jak wspomniałem, bardzo fajne rzeczy dzieją się na funcie. I tutaj musimy spojrzeć z perspektywy też odrobinę szerszego horyzontu. Zaczniemy od dziennego, od tej całej podaży, która ma miejsce i jest widoczna tu na dziennym. OK. Ten cały spadek. O, teraz lepiej widoczny. Okay. Plus kolor niebieski związany z wykresem tygodniowym, plus dwa razy czerwony związany z wykresem miesięcznym i od razu wiemy, gdzie ma szansę być potencjalna podaż wynikająca z wyższych horyzontów czasowych na funcie. I po tym nieudanej próbie wyjścia górą, w momencie, kiedy zeszliśmy na dół, widzimy, że pierwsza próba podejścia, druga próba podejścia, no i mamy trzecią próbę podejścia. I teraz jak ta trzecia próba podejścia w chwili obecnej na funcie wygląda? Sobie możemy już powiększyć, a mianowicie kwestie związane. Rynek zawsze szuka płynności. Kwestie związane z pulą stop lossów. OK. Te zostały sprzątnięte. Tu mamy coś na zasadzie na ten moment podwójnego szczytu. W grze są te dolne cienie, ten punkt decyzyjny, który sprowadzał nas tutaj na niższe poziomy. Kwestia poszukania tych stop lossów i ewentualnie, za chwilę będzie to widać dobrze na wykresie intraday, kwestia jak my tutaj wyglądamy, są tutaj w grze również poziomy związane z Bank of England. Zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy. Zaraz będzie wiadomo, dlaczego mówię, że na funcie jest ciekawie w miarę. To sobie usuńmy. OK. Proszę zobaczyć ta pula stop lossów, o której mówiłem, widoczna z wykresu dziennego. Ta pula stop lossów tutaj. Ten spadek tutaj. Pokonanie po drodze kilku poziomów. Okay. Jedyne, co się obroniło, to te doły w okolicach psychologicznego poziomu 1,30. Teraz jeśli okay, mówimy o tej podaży tutaj, próba wczoraj plus Azja dzisiaj, nadbicia tych szczytów, i proszę zobaczyć, z czym mamy problem. Mamy problem z utrzymaniem się powyżej tych poziomów. Stąd przed chwilą powiedziałem, że na funcie wygląda to znacznie ciekawiej niż na euro. Przede wszystkim, już teraz powiększając wykres, przede wszystkim na wykresie godzinowym jedna rzecz, która daje mi bardzo dużo do myślenia, kwestia potencjalnej ukrytej podaży tutaj w czasie sesji azjatyckiej. Co więcej, jeśli chodzi o Azję, to minima zostały już wybite. Okay. Teraz schodząc niżej na 5 minut, wydaje się, że pewne rzeczy zostały zrobione znacznie wcześniej bez nas, a mianowicie kwestia podaży. Teraz temat spróbujemy ogarnąć z perspektywy próby podłączenia się. Jeden momencik.
Rynek, miejmy nadzieję, że rynek da nam drugą szansę, bo rynek lubi dawać drugą szansę. Także tutaj na ten moment, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy z perspektywy wykresu godzinowego na ten moment, przypominam o danych za godzinę z Wielkiej Brytanii i tutaj to może wyglądać bardzo ciekawie, chociażby z perspektywy ewentualnie potencjalnej, nawet takiej może nie do końca foremnej, ale to tym lepiej, potencjalnej głowy z ramionami. Myślę, że tutaj nie ma co wyprzedzać faktów, bo ewentualnie próba reakcji na dane i próba wybicia górą, bo tak, albo zrobimy tutaj głowę z ramionami małą, albo to, o czym będziemy mówić podczas jednego z wtorkowych spotkań, co się dzieje, kiedy wydaje nam się, że rynek tworzy głowę z ramionami, tak? A tak naprawdę ta głowa z ramionami to nic innego jak lewe ramię, bo później robimy znacznie większą głowę z ramionami. To jedna z rzeczy, o których będziemy sobie podczas wtorkowych spotkań najbliższych rozmawiać. Także być może, że to jest kwestia, że tu będziemy rysowali głowę z ramionami, okay? A być może, że to jest kwestia, że z tego, co ma szansę wyglądać jak głowa z ramionami, okaże się, że to nic innego jak lewe ramię i pojedziemy na przykład w okolice 33, 50, 33, 80, tylko po to, żeby zbudować większą głowę z ramionami. Chociaż, tak jak wspomniałem, biorąc pod uwagę to, co widzimy z perspektywy wykresu tutaj godzinowego, kwestia zejścia poniżej tych poziomów, no ma szansę tutaj uruchomić podaż, tak, na obecnych poziomach. I stąd wspomniałem, że na funcie wygląda to niezmiernie ciekawie, tak. Co mogłoby być intradayowym celem, jeśli już te shorty nam tutaj wejdą, co mogłoby być intradayowym celem, jeśli popatrzymy na funta tutaj z tej perspektywy tego spadku, ups, jeśli popatrzymy na ten spadek, to jak sobie przedłużymy tą linię tutaj, no to okolice 32,80 miałyby być szanse intradayowym celem, chociaż według mnie, jeśli ta podaż zdoła utrzymać rynek pod tym poziomem tutaj, okay, to będzie kwestia tego, że byłyby realne szanse na próbę spiramidowania tutaj tego ruchu na funcie. Zobaczymy, dlatego wspomniałem, że mimo naszego spotkania i czasu ograniczonego do 10.30 jeszcze przeciągniemy to odrobinę z perspektywy publikacji danych z Wielkiej Brytanii. Czyli tak wygląda funt. I my sobie tutaj pewne rzeczy zmniejszymy aż do poziomu 5 minut, albo nawet kwestii minutowej. Niech oni nam sobie tutaj na tym wykresie na funcie chodzą. OK. Generalnie rzecz biorąc, to na co powinniśmy zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym, to kwestie jak, bo w Japonii, jeśli chodzi o sesję azjatycką, no to tak naprawdę w Japonii był bank holiday, ale jeśli spojrzymy na rynek chiński i mały krach na rynku chińskim, no to kwestie próby nastawienia się w dniu dzisiejszym, a mianowicie kwestie związane z tak zwanym ewentualnie risk off i z tej perspektywy, jako że rynki w Stanach nie działają, z tej perspektywy rzućmy okiem sobie na DAX-a, bo tutaj też bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Z perspektywy wykresu tygodniowego, ajajaj, musimy tutaj odrobinę posprzątać, no nie mieliśmy spotkania ostatnio i mały bałagan na wykresach pozostał. Zaraz to poogarniamy wszystko. Dobra, z perspektywy wykresu tygodniowego. Już kwestia tego, gdzie jesteśmy, tak? Tutaj oczywiście z perspektywy krótkich pozycji tak naprawdę jeszcze nic się nie zadziało. Pierwszym problemem byłoby zejście poniżej poziomów, które jak widać tutaj w chwili obecnej bardzo mocno bronimy,
bo to wtedy mogłoby skutkować uruchomieniem tej podaży. Jeszcze większym problemem byłoby zejście poniżej tych poziomów w okolicach 12400, bo to mogłoby uruchomić tą podaż. Okay? Na razie nieważne, czy sztucznie, czy nie, natomiast te poziomy są podtrzymywane. Zapewne jest to kwestia, gdyby EDEX zbliżył się do 1,20, to pewnie ten DAX miałby większe szanse na to, że te poziomy pękną. Z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, zarządzający, których tak naprawdę bonusy będą zależały od tego, gdzie ten DAX będzie, to pół rodziny sprzedadzą tylko po to, żeby pewne poziomy utrzymać do końca roku, wziąć bonus, a później to niech się dzieje, co chce. Także ta końcówka roku tutaj może być ciekawa, chociaż z kilku zestawień, kilku instytucji dużych, kilku banków inwestycyjnych, ich klienci praktycznie wszyscy mają kasę poinwestowaną, znaczy jakby coraz mniej, do czego zmierzam, że coraz mniej tej wolnej kasy na koniec roku. Ja wspominałem swojego czasu, że niektórzy zarządzający, jeśli chodzi o indeksy, czekali na cofnięcie na indeksach, którego tak naprawdę nie było. I końcówka roku na przykład w Stanach to może być kwestia związana z tym, że ci zarządzający będą próbowali gonić wynik, tak? Będą brali wszystko, co jest na półkach, tylko po to, żeby na koniec roku zaksięgować jakieś zyski, żeby klientom mieć co pokazać. Dobra, wracamy do DAX-a, czyli wiemy z perspektywy wykresu tygodniowego, gdzie jesteśmy, wiemy dlaczego tutaj drugi tydzień z rzędu próbujemy budować dolne cienie. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego. Z perspektywy wykresu dziennego problem związany z tym, jak to wyglądało w dniu wczorajszym. Okay. Mocne przyłożenie, ale znowu zatrzymanie w bardzo logicznym punkcie i z perspektywy wykresu dziennego cień, na ten moment cień, wszystko w oparciu o to, co widzimy z lewej strony wykresu. Okay. I ja nie mówię, że DAX nie spadnie, to co mówię, że obecne poziomy tutaj dobrze by było zobaczyć w cenach zamknięcia poniżej zielonej belki. No to zejdźmy jeszcze niżej, wiedząc gdzie jesteśmy. Mając z tyłu głowy kwestie związane z wydarzeniami w Chinach, wiedząc jak DAX bestia może się zachować, to popatrzmy na pewne poziomy związane z wykresem tygodniowym. W oparciu wykres intraday, tak? Niebieska linia związana z wykresem tygodniowym. Proszę zobaczyć podaż, która tutaj nas sprowadzała na te nowe minima. Próba wybicia, zanegowanie, tak? No to z perspektywy intraday, o ile tutaj, jak popatrzymy, w ramach zielonego koloru, czyli w ramach poziomów związanych z wykresem dziennym, intraday powstaje nam strefa popytowa. I DAX jest broniony gdzie? DAX jest broniony w strefie popytowej. Tak? Natomiast oczywiście pytanie otwarte, kto ma jakie nastawienie na dany dzień, biorąc pod uwagę wydarzenia w Chinach, biorąc pod uwagę ETK, który jest powyżej 1,18, to okej, tu jest popyt i ten popyt ma prawo wyciągnąć nas do najbliższej podaży. Ktoś mógłby zapytać, no to dlaczego z tego nie skorzystać? No jakby tutaj mnie osobiście na ten moment po wydarzeniach w Chinach, no nie pasują tutaj próba podbierania longów, natomiast pasuje mi bycie cierpliwym i jeśli rzeczywiście stąd, bo tutaj są dwie możliwości, że rynek intraday spróbuje zaatakować okolice 13110, 13120, ok? No i tutaj schodząc na jeszcze niższe horyzonty czasowe, być może intradayowy short, albo rynek tutaj jest sztucznie reanimowany, tu rynek jest sztucznie reanimowany i za chwilę przy najdrobniejszej próbie wyjścia górą wylejemy się i wtedy znowu kwestia z mojej strony cierpliwości, zamknijmy się poniżej tych poziomów i pewnie w przyszłym tygodniu próba kontynuacji, albo znowu banki centralne przyjdą, kupią i zamkną się jeszcze wyżej, albo wzrośnie, albo spadnie.
Tu na jedną rzecz jeszcze w przypadku DAX-a warto zwrócić uwagę. Bez dwóch zdań, ten dół tutaj jest bardzo mocny ze względu na wyższe horyzonty czasowe, ale ja bym tutaj zwrócił z intradayowej perspektywy ewentualnie bardzo agresywnej próby podejścia pod ten rynek. To jest miejsce, z którego próbowaliśmy wyjść powyżej tych poziomów, tak? To z tym się zgadzamy, że to stąd wyszliśmy, powyżej tego poziomu. Okay. Teraz po spadku poniżej tego poziomu, okay, nadbiliśmy dołek dwa razy. Wydaje mi się, a zaraz jeszcze spróbuję powiedzieć o tym z innej perspektywy, wydaje mi się, że pierwsza intradayowa podaż może mieć miejsce już tutaj w okolicach 13,60. A mówię o tym również dlatego, że jeśli założymy na DAX-ie, jeśli założymy, że to, z czym mieliśmy do czynienia tutaj, łącznie z tym fałszywym wybiciem, to jest kwestia konsolidacji, to jak popatrzymy na ten poziom, o którym przed chwilą powiedziałem, to się okaże, że to jest około 50% tej konsolidacji, tak? Być może, że rynek spróbuje to zrobić w ten sposób. Chociaż tak jak mówię, te poziomy są bardzo, ale to przeogromnie ważne. W związku z czym ryzyko intradayowe tutaj jest znacznie większe, próby podejścia krótkich pozycji. Chyba, że gdzieś nam coś zrobią, jakieś fałszywe wybicie i nie tyle czekanie ze zleceniem jakimś tutaj w tych rejonach, a próba obserwacji i dopasowania się z perspektywy niższego horyzontu czasowego. To weźmy tego DAX-a, jeszcze wrzućmy na niższy horyzont czasowy. Tylko jeszcze jeden moment. Wrzućmy tego DAX-a na jeszcze niższy horyzont czasowy i tutaj z perspektywy właśnie tych poziomów, o tym rozmawiamy. My tutaj sobie wrzucimy ...50% i to jest to, co my na DAX-ie będziemy obserwowali. Okay. Zanim wrócimy sobie do rynku walutowego, bo tutaj euro... Zresztą za chwilę, dobra, za chwilę wrócimy, bo bardziej mi zależy na obserwacji funta w tej chwili niż na euro, choć z perspektywy umocnienia dolara, chociażby biorąc pod uwagę, jak wygląda eurofunt, tak? Funt jest znacznie słabszy na ten moment. Natomiast tu, dla mnie tu nie ma miejsca na longi. Ja nie mówię, że euro nie wzrośnie, chodzi mi o to, że chciałbym zobaczyć chociaż odrobinę cofnięcia, żeby podpiąć się pod jakieś longi na euro. W związku z tym, zanim wrócimy do par walutowych, zobaczmy rewelację sezonu. Chyba trzeba by było na tygodniowy, chociaż to też będzie ciężko. Oczywiście rewelacją sezonu jest Bitcoin. Bez dwóch zdań, z perspektywy wykresu tygodniowego, no kierunek jest znany. Wybicie powyżej 7,5 sprawia, że te 7,5 tak naprawdę w tej chwili jest jakby pierwszym wsparciem, czyli okolicy 10% korekty, a wiemy, że w przypadku Bitcoina to nic nadzwyczajnego. Okay. Tu mamy próbę cofnięcia z kolejnym wyjściem górą. Mamy dwie rzeczy z perspektywy wykresu dziennego, które dla mnie jakby rzucają się w oczy. Mamy bazę na Bitcoinie, która została przetestowana tutaj. Czyli na ten poziom bardzo bym uważał. I mamy potencjalną strefę popytową, niestety bardzo szeroką, tak? Niestety bardzo, bardzo, bardzo szeroką. Mamy jeszcze, co my możemy tutaj? Możemy sobie wstawić linię po ostatnich dwóch swingach na Bitcoinie. To był pierwszy swing. I to był drugi swing. Tyle, że my to zrobimy po świecy wybijającej
i po cenach otwarcia, nie po cieniach dolnych. Jedna istotna rzecz, ilu traderów w danym pokoju, tyle szkół, jeśli chodzi o rysowanie linii. Także jeśli, nie wiem, czy mój sposób rysowania linii nie jest znany, albo jeśli mój sposób rysowania, znaczy mój sposób rysowania linii, też ktoś mnie go nauczył. Chociaż pewne rzeczy rzeczywiście sam dopasowałem. Chodzi mi o to, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy z perspektywy najbliższego dystansu, jeśli chodzi o ceny, tak? I w dalszym ciągu ta baza tutaj będzie miała pokrycie w linii, okay? Ale tak jak mówię, nie ma tego, że jest jedna szkoła rysowania linii, tylko kwestia tego, ilu traderów, tyle spraw związanych z rysowaniem linii. Jeden moment tylko, bo tam nam się pojawiło kilka PMI-ów dodatkowych. I na przykład niemiecki też bardzo mocny, czyli francuski mieliśmy mocny i niemiecki też mamy w miarę mocny. To jeśli ktoś nie, to 62,5, 60,4. Wracamy do Bitcoina. Tutaj ostatnie cofnięcie związane było tam z hakowaniem jednego z portfeli, chyba odpowiednika dolara. Już ja mówiłem, że od spraw tych takich w środku, co się dzieje z kryptowalutami, no to nie jestem partnerem do rozmowy, bo moja wiedza jest niewielka. Z perspektywy wykresu o pewnych rzeczach myślę, że jestem w stanie porozmawiać. Zobaczmy sobie w takim razie tego Bitcoina z perspektywy wykresu intraday, biorąc pod uwagę to wszystko, co do tej pory mamy. No i tutaj zaczyna wyglądać to naprawdę ciekawie. Ja pozwolę sobie jeszcze ze dwie linie intradayowe tutaj wrzucić, żeby Państwo wiedzieli, żeby Państwo znaleźli odpowiedź, bo to czasami jest tak, ale o czym ten człowiek do mnie mówi, nie? A to ja tutaj wrzucę ze dwie linie jeszcze, żeby Państwo wiedzieli, o czym ja do Państwa mówię w przypadku wykresu Bitcoina. Wezmę pod uwagę ten swing i wezmę pod uwagę ten swing, bo stąd wychodziliśmy powyżej tej podaży tutaj z tej strony, ok? Wezmę pod uwagę te dwa swingi. Zapominam się, że mam o ten i ten. Będzie to znacznie lepiej widoczne. Do czego zmierzam z tymi swingami? Znowu chcę być jak najbliżej ceny z perspektywy linii. No tu muszę pociągnąć po tym zamknięciu, ale tu mogę sobie pociągnąć w ten sposób. I teraz ja wiem, że część szkół mówiących o rysowaniu linii, zaraz to pokażę. Część szkół związanych z rysowaniem linii mówiłaby nam o tego typu linii i o tym, że przebiliśmy, tu pewnie byłoby dość sporo już breakdown traderów, tak, na przełamanie w dół. Ok. Teraz przy tym moim podejściu po dwóch ostatnich swingach, to tak naprawdę widzimy, że dwa punkty dały podpórkę do tego, żeby tutaj pozbierać. I my możemy mówić o tym, możemy się zgadzać, czy się możemy nie zgadzać na temat tego, czy jesteśmy w bańce, czy nie jesteśmy w bańce, cokolwiek. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy, dopóki ta linia w cenach zamknięcia na godzinowym no jest utrzymana, to raczej tutaj kwestia nawet z perspektywy próby poszukania samych stop lossów, ale to pewnie będzie jakaś okazja dla breakout traderów do góry, że tutaj rynek mimo wszystko poszuka tych wyższych poziomów na ten moment, dopóki w cenach zamknięcia jesteśmy powyżej tej linii, tak.
No chyba, że ta szkoła rysowania linii przerywanej tutaj, okay, zadziała, retest linii i wylejemy się poniżej mojej linii. Natomiast sam ten flat top tutaj, tak, ten tutaj taki horyzontalny szczyt, nie chciałbym powiedzieć, że on się na pewno nie utrzyma, bo nigdy tego nie będziemy wiedzieli, dopóki nie stoimy za zleceniami. Natomiast ta cała strefa tutaj jest dla mnie zaproszeniem, właśnie tylko po to, żeby to wybić. Zobaczymy z perspektywy tej. To zejdźmy na Bitcoin, na najniższy horyzont czasowy. Zobaczmy, czy my gdzieś tutaj możemy się dopasować z jakimś małym zleceniem na Bitcoinie. To miało być na godzinie. Okay. Co my mamy na 5 minutach? Co my mamy na 5 minutach? To, co ja widzę na 5 minutach, to jest kwestia związana z tym testem tej bazy z dziennego zielona linia. To tu jest ewentualnie prawdopodobna pula stop lossów. I gdybyśmy zeszli w kierunku 7900, 7830, ok, intradayowo, to w ujęciu procentowym to nie są jakieś wielkie spadki. Ja wiem, że w ujęciu dolarowym to mówimy o cofnięciu rzędu 200 czy 300 dolarów. Ok. To tak z tej perspektywy, próbując być odrobinę bardziej agresywnym, no to możemy mówić o kwestii związanej z konsolidacją. Okay. To jeśli rynek spróbowałby zaatakować 8050, pomijam te stopy, jeśli rynek spróbowałby zaatakować ten dół tej konsolidacji tutaj z bardzo szybkim zawróceniem, to na to też zwrócimy uwagę w przypadku Bitcoina. Sobie wstawimy. Kwestię konsolidacji, żebyśmy wiedzieli, na co z perspektywy Bitcoina zwracamy uwagę. Czy na ten moment są jakieś pytania? Czy coś trzeba dopowiedzieć, podpowiedzieć, odpowiedzieć, przepowiedzieć? No może z tym przepowiadaniem to tak nie do końca. Czyli tak, na Bitcoinie wiemy, na co patrzymy, na DAX-ie wiemy, na co patrzymy, na co czekamy. Tak, na DAX-ie czekamy na odrobinę wyższe poziomy. Na funcie wiemy, na co czekamy. Na funcie czekamy na publikację danych z Wielkiej Brytanii. W przypadku euro-dolara na ten moment tak naprawdę kwestie związane z tym żółtym poziomem tutaj, do którego próbujemy zawrócić. Okay. Natomiast no tutaj ten podwójny swing chociażby. Tutaj z perspektywy wykresu godzinowego, no tutaj dajmy im jeszcze trochę czasu, zwłaszcza, że, tak jak wspomniałem, jeśli miałbym wybrać dolara i teraz podjąć decyzję, którą parę, no to na tą próbę wyjścia tutaj górą na eurofuncie, na ten moment, tylko i wyłącznie na ten moment, okay, ta próba tutaj wyjścia górą na eurofuncie, no podpowiada mi, że ten funt i on też z perspektywy wykresu, który sobie rysowaliśmy, też rzeczywiście wygląda w miarę słabo. Patrzę na jakieś pytania, ale ja przynajmniej nie widzę, żeby były jakieś pytania, także jedziemy dalej. Wracamy, jeszcze dobrze, jeszcze zanim wrócimy do par,
walutowych, to jeszcze jedna kwestia związana, to tutaj sobie tego bitcoina na razie na tego eurofunta przesuniemy. Jeszcze kwestia związana ze złotem. My tutaj mamy, chyba mi się jakimś cudem usunęło, nie wiem dlaczego. W każdym razie my tutaj mamy linię trendu wzrostowego, ja ją zaraz spróbuję. I ona jest aktualna od dość długiego czasu i to jest ta linia. O, to jest ta linia. I ta linia jest dość istotna, ta linia z wykresu dziennego, dość istotna również z perspektywy day traderów, bo za każdym razem, kiedy próbowaliśmy zejść niżej, wracaliśmy łamiąc złamanie, czyli negując złamanie linii, no to wychodziło to grającym na longi na dobre. I w podobnym tonie wygląda to w chwili obecnej na złocie. Tyle tylko, że potrzeba tutaj kwestii potwierdzenia w cenach zamknięcia, bo zeszły piątek, jak popatrzymy, okay, zeszły piątek, końcówka tygodnia, bardzo fajnie zamknęliśmy się, tyle tylko, że jak popatrzymy od otwarcia w tym tygodniu, okay, to co nam to otwarcie w tym tygodniu i to, jak żeśmy się zachowywali w tym tygodniu, co nam to mówi w odniesieniu do piątkowego zamknięcia, tak? No kwestie związane z tym, że prawdopodobnie ten popyt, który wydźwignął te ceny tutaj, to było nic innego jak ucieczka krótkich, które w czwartek, w środę, we wtorek, poniedziałek gdzieś tutaj pod linią były brane, okay? Nie chcąc zostać na weekend, zostali wpuszczeni w maliny. Później poniedziałek była próba ponownego zejścia. I teraz rzeczywiście, gdyby to piątkowe zamknięcie było silne z perspektywy mega dużego kupna, to tak naprawdę powinniśmy być już powyżej tych poziomów. Natomiast my mamy problem w przypadku złota, pomimo tego, że zamknęliśmy się bardzo fajnie, w dniu wczorajszym, bo na dziennym z tej perspektywy wracamy znowu nad linię, tyle tylko, że tradujący na wzrost wartości tak naprawdę cały czas mają problem z wyjściem i utrzymaniem powyżej poziomu związanego z otwarciem tego tygodnia. Wstawmy sobie niebieską linię, będziemy wiedzieli, o czym mówimy. 92,84. OK, czyli z jednej strony no wygląda to fajnie, bo wróciliśmy, natomiast tutaj swoje powody do tego, żeby próbować to utrzymać poniżej obecnych poziomów, mają również sprzedający. I co nam się robi? Robi nam się odrobinę ciasno i z perspektywy, kwestia jest tego typu, że jeśli chodzi o futuresy na złoto, one są kwotowane chyba na CME, no to tutaj nie dostaniemy żadnego wsparcia. Kwestia tego, że my ten dzień na złocie możemy spędzić o tago, OK? Nie wiem, jak to jest w dniu jutrzejszym, jeśli chodzi o kontrakty. Działają tylko tyle, że chyba krócej, z tego co kojarzę. No to jesteśmy uwięzieni między otwarciem z tego tygodnia, okay, a według mnie maksami na ten moment, maksami związanymi z wtorkiem. Okay? No to zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy niższych horyzontów czasowych. To są maksy wynikające z wykresu dziennego z wtorku, czyli kolor zielony. No i zejdźmy na godzinówkę. I teraz tak, przede wszystkim, co widzimy? W dniu wczorajszym doszło do czego? Przede wszystkim doszło do
wyjścia górą powyżej tej podaży, która nas tutaj w poniedziałek zepchnęła. Tak? Dobrze mówię, w poniedziałek, Z drugiej strony zobaczcie, gdzie jesteśmy w tej chwili. Czyli to, co było wczoraj, brak tutaj kwestii związanej z utrzymaniem, za chwilę się okaże, że poziomy związane z otwarciem tygodnia to dobra okazja do tego, żeby to spróbować przyshortować. Natomiast maksy wtorkowe tutaj dają nam bazę z perspektywy tradujących na wzrost wartości na złocie. I to jest też kwestia około 50% tego ruchu, nie? Czyli znowu jakiś środek. Do czego zmierzam? Kończąc złoto. Wracając jeszcze na chwilę na dzienny. Zmierzam do tego, w związku z długim weekendem, że to, z czym mieliśmy do czynienia w zeszły piątek, w związku z domykaniem tygodnia, a to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, mogło wynikać, mogło mieć związek z domykaniem tygodnia. Ja wiem, że chyba w piątek te kontrakty jeszcze grają, tak? Tylko tak jak mówię, poza algo, to każdy, kto realnie oddycha, najprawdopodobniej organizuje sobie długi weekend w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj bym bardzo uważał. Natomiast rzeczywiście kwestie związane z wyjściem i zamknięciem powyżej maksów z tego tygodnia, powyżej maksów z zeszłego tygodnia, czyli tak naprawdę ta świeca wyglądałaby prowzrostowa mniej więcej w ten sposób, okay, albo jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, to by mogło sugerować dość mocne zamknięcie. W zależności od tego, co się zdarzy w weekend, ten dół byłby wtedy, te doły tutaj z poniedziałku, z perspektywy wykresu tygodniowego, no byłyby zaproszeniem do tańca dla ewentualnie tradujących na spadek wartości, a z tego typu sytuacją niejednokrotnie się spotkaliśmy. Także kwestia tutaj, trochę rynek będzie zepsuty, spotowy rynek będzie zepsuty ze względu na to, że kontrakty handlują tak, a nie inaczej z perspektywy złota i warto mieć to ewentualnie na uwadze. OK, zobaczmy sobie, kolejne PMI-e powinny być opublikowane. Dla usług niemiecki PMI był 0,1 słabszy od oczekiwań. A przypominam, że czekamy na dane z Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim drugi odczyt, jeśli chodzi o przewidywania dotyczące PKB. Tutaj bez zmian, ale na przykład spadek do 0,3 byłby negatywny. Teraz do czego zmierzam? Nie wiem, czy wszyscy z Państwa, bo część wierzę, że tak, słuchała wczoraj pana Hammonda w związku z planowanym budżetem i tam kwestia związana, jeśli chodzi o funta, w pewnym momencie, na chwilę się przełączę na niższy horyzont czasowy. W pewnym momencie funt dostał tutaj, dostał lekko, znaczy no to jest kwestia też, gdzie się zatrzymał, ale ten spadek na funcie miał prawo być reakcją na obniżenie prognoz dotyczących PKB w odniesieniu do jego wystąpienia marcowego i to dość znacząco. Aż do 2020 roku te projekcje zostały obniżone o 1,2 i 2,2, jeśli dobrze kojarzę z wczoraj. W związku z czym to ma prawo rzucić odrobinę nowego światła na funta. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak ten dzisiejszy odczyt będzie wyglądał. Słabszy miałby prawo od razu zobaczyć reakcję i tutaj byłby problem z naszą próbą podłączenia się, natomiast w przypadku 0,4 to funt ma prawo spróbować podbić albo pod 33,30, tak, czyli kwestia tej głowy z ramionami, albo nawet spróbować wybić Azję i dopiero zanegować, tak. I tak prawdę powiedziawszy, o ile
z perspektywy Edka gdzieś tam cofnięcie raczej próbowałbym wykorzystać z perspektywy długich, tak to na ten moment wygląda, o tyle z perspektywy funta tutaj, no mimo tego całego zachowania, jak to wyglądało, to tutaj czy funt z dolarem, czy ewentualnie eurofunt do góry, no to ewentualnie kwestie związane z tym, że byłbym zainteresowany krótką stroną funta na ten moment. Okay. W związku z tym, że na euro-dolarze no nie ma jeszcze jakiegoś próby zainteresowania mnie przynajmniej, tak? Bo tutaj no, no nie chcą się cofnąć no, aż tak bardzo. Zresztą tutaj na niższym horyzoncie czasowym z perspektywy Azji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, to od momentu na początku naszego spotkania, tutaj na samym początku sesji ewentualnie europejskiej, biorąc pod uwagę tylko kwestie związane z wydarzeniami w Azji, jeśli to była Azja, ok, to tu jest 50% Azji, no i tu wygląda na to, że ten popyt próbuje się budować. Tyle tylko, że podobnie było chyba w pewnym momencie w dniu wczorajszym albo przedwczoraj, że broniliśmy Azję, zrobiliśmy podwójną nadbitkę i zawróciliśmy dość znacząco. Tak? No, ja przypomnę tutaj, że kwestie związane z otwarciem tygodnia. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Przepraszam, że wrócę do euro-dolara, do wyższego horyzontu czasowego, ale myślę, że to będzie dość istotne z perspektywy wykresu tygodniowego. Co prawda jesteśmy na dziennym, ale będzie łatwiej mi to zwizualizować Państwu. A jeśli to jest otwarcie tygodnia, tak? Poniedziałek, wtorek, pół środy robimy tego typu dystans, bo chciałbym pokazać, że dla niedźwiedzi to jeszcze nie jest do końca stracony tydzień z perspektywy tego dłuższego terminu. Dlatego też ja preferuję tutaj czwartek, piątek, też ze względu na niższą płynność, preferuję raczej niższe poziomy do tego, żeby próbować intradayowo podłączyć. Dlaczego? To proszę zobaczyć na dystans między otwarciem tygodnia i minimami. Proszę zobaczyć na ten dystans. OK. Ja sobie go odkładam do góry z perspektywy i teraz powiem Państwu z jakiej perspektywy. Może się okazać, że niska płynność w związku z brakiem Amerykanów, no może zostać wykorzystana do tego, żeby najbardziej jak się da, zwłaszcza w okolicach fixingu w Londynie, żeby zmanipulować ten rynek jak się da. Kwestia na przykład płynności związanej ze stop lossami, tutaj z maksami z zeszłego tygodnia. Jak przełożymy sobie to dystans od otwarcia do minimum w tym tygodniu i wyjście powyżej otwarcia w tym tygodniu i dystans do góry, to może się okazać, że to jest kwestia tylko próby poszukania tych stop lossów. Do czego zmierzam? A mianowicie zmierzam do tego, że na ten moment ta świeca z perspektywy wykresu tygodniowego wygląda bardzo fajnie, bo ona mniej więcej tak wygląda. Pytanie otwarte na koniec tygodnia, będziemy wszystko wiedzieli, jak ta świeca będzie wyglądała na koniec tygodnia, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że po próbie poszukania tych stop lossów, w związku z tym, gdzie jesteśmy z perspektywy wykresu dziennego, że niedźwiedzie spróbują wybudować świecę doji, żeby nie stracić tego tygodnia. Okay? W związku z tym, co było... Dlatego... Jeśli tutaj będzie jakieś zawahanie, to intradayowo poszukam shortów. Preferuję longi, ale bliżej otwarcia tygodnia albo bliżej maksów z wtorku. Mam nadzieję, że to w miarę wytłumaczyłem. No i ten funt tam trochę, no ale może nam rynek tutaj sprezentuje drugą szansę.
Dolar z jenem. No fatalnie się to dla byków poskładało wszystko. Zwłaszcza, że powybijaliśmy z perspektywy wykresu wyższego horyzontu czasowego taką deskę ratunku wczoraj ostatnią. Czyli kwestię popytu i podstawy tej świecy, która, okej, to było tylko dziubnięcie, ale ta podaż, która robiła tu nowe dołki, została wybita, tak? Czyli to miejsce wybiliśmy. Teraz z perspektywy tego, jak wyglądała, z perspektywy raz, że ten jen wygląda dobrze i jen wygląda dobrze nie tylko z dolarem, jen wygląda dobrze ogólnie, plus jeśli dołączymy do tego wydarzenia w Chinach, okej, Europa próbuje nie reagować jeszcze, ale jen ma szansę reagować, zwłaszcza, że często mówiło się o tym, że jeśli jest święto w Japonii, a dzisiaj w nocy podczas sesji azjatyckiej, no bank holiday w Japonii mieliśmy, że tam swoich cen pilnuje Bank of Japan, jeśli chodzi o pary jenowe. Nie do końca było to widoczne w dniu dzisiejszym. Tak naprawdę, skoro ten popyt tutaj nie wystarczył, to tak naprawdę musimy popatrzeć szerzej i albo to jest kwestia, zależy jak podejdziemy do tego, i albo to jest kwestia szerokiej konsolidacji, wtedy od bandy do bandy, okay, no to doły będą w grze, albo jeśli pominiemy konsolidację i popatrzymy z perspektywy potencjalnych stref popytu i podaży, kwestia cofnięcia, baza, no to tutaj mimo wszystko może nie 108, ale 100, 109 z perspektywy tej bazy, z perspektywy tego, co widzimy po lewej stronie dopiero, czyli jeszcze ze dwie figury w dół. W związku z tym, skoro mówimy o tym, że być może jeszcze dwie figury w dół, no to jak ewentualnie próbować szukać tego dolara z jenem z krótkiej strony rynku. Pierwsza rzecz, na którą sobie musimy odpowiedzieć, czy w przypadku, jeśli funt potwierdzi swoją słabość, czy nie lepiej będzie tradować przez funta z jenem, ale o tym za chwilę. Na co zwrócić uwagę z perspektywy najpierw dolara z jenem. Nie wiem, czy aż tak wysoko podskoczymy. Kwestia tutaj luki pomiędzy tym tygodniem a minimami sprzed dwóch tygodni, to jest jedna rzecz. Trochę wysoko. Druga rzecz to jest kwestia otwarcia tego tygodnia. Już, tu już lepiej, 112,15, chociaż w dalszym ciągu około 80 pipsów. Okay. Czyli z tygodniowego wykresu dość szerokie dystanse na ten moment. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego. No i tutaj już odrobinę bliżej, a mianowicie kwestie związane tutaj z tymi wybitymi poziomami. I tu mówimy o poziomach w okolicach 111,80. 111,90, okay, czyli coś, co gdzieś tam mogło być wsparciem. To jeśli ten popyt został wybity, to istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się tutaj podaży. Chociaż w nawiązaniu do wykresu tygodniowego mówiliśmy o 112,20, 112,40 i tutaj na dziennym zostawiłbym ten poziom w pamięci. No to zobaczmy sobie, jeszcze tylko zróbmy miejsce na to, czy byki mogą gdzieś tutaj próbować podbić. Okay. I my rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, ja zadawałem Państwu pytanie, kwestia, czy kupna na wsparciu okay. Czy z perspektywy tradującej na wzorze wartości kupno na starym oporze, czy na poprzednim oporze, okay. No bo wsparcia
No co byśmy nie chcieli powiedzieć, wsparcia zostały złamane. Tak? Może się jednak okazać, z perspektywy 111.10.111.00, że ci wszyscy tutaj sprzedający po powrocie powyżej 111.80.90.112.20, że ci wszyscy sprzedający tutaj zostali złapani w pułapkę. Oczywiście tu sporo rzeczy musiałoby się wydarzyć. Nie wiem, rentowności musiałyby wrócić w Stanach 10-latków w kierunku 2,35 czy coś takiego. Natomiast na pewno dlatego ja najpierw pokazałem ten wykres w ten sposób. Okay? Bo jesteśmy w miejscu, gdzie nie jakby nie zdziwiłaby mnie kwestia próby wybudowania longów. Oczywiście przynajmniej w kierunku 111.80, bo jest to logiczne miejsce, ale jest to też logiczne miejsce do tego, żeby spróbować zbudować to, o czym mówimy na przykład na funcie, tak? Już Państwu to zwizualizuję, tak? Czyli wyrzucenie longów niechcianych, pozbieranie ich stop lossów na zasadzie próby podejścia pod dolara z jenem na starych oporach, powrót powyżej tych poziomów, i kwestia tego, co widzieliśmy z lewej strony. Okay. Oczywiście, dopóki jesteśmy poniżej tych poziomów, to próba podejścia pod te poziomy to jest próba intradayowego szukania shortów. Natomiast, właśnie dlatego ja Państwu bardzo często o tym mówię, o kwestii tego, że ja potrzebuję mieć dwa scenariusze, tak? Bo jeśli te shorty tu nie wyjdą i dojdzie do zamknięcia powyżej, no to ten scenariusz ma prawo być ponownie w grze. Okay? I nie jest powiedziane, że w którymś momencie być może bliżej fixingu, być może połowa sesji w Europie spróbujemy zaatakować te poziomy, ale one zostaną pozbierane. Także na ten moment intraday do sprzedaży w okolicach 111.80, 112.10 powiedzmy, ale niewykluczona próba pozbierania w okolicach plus minus 111. Zwłaszcza, że jak widzimy, na wykresie godzinowym coś na wzór jakiejś niewielkiej konsolidacji mamy. Próba wybicia ostatnich śmiałków, którzy już podjęli decyzję o longach i być może tego typu scenariusz. Okej? Tyle tylko, że najprawdopodobniej o ile ten funt, chociaż jest coraz niżej, o ile funt po publikacji danych, czy być może pierwsze oznaki na eurodolarze, to jeszcze teraz być może podczas naszego spotkania się załapiemy, bo zazwyczaj w ciągu naszych poprzednich czterech spotkań praktycznie co sesję wchodziła nam przynajmniej jedna pozycja. No to dzisiaj na ten moment być może jest to spowodowane też tym dniem wolnym w Stanach. Ten rynek odrobinkę inaczej wygląda, no i jeszcze na ten moment nie mieliśmy szansy. Może na samym starcie, tak, gdybyśmy zaczynali może 8.45, to ten edek o 9 by wszedł, ale to takie gdybanie. Ale tak jak mówię, no wszystkie poprzednie nasze czwartkowe spotkania były o tyle udane, że przynajmniej jedna pozycja była realizowana. Natomiast myślę, że i tak scenariusze na dzisiejszy dzień, na jutrzejszy, w miarę mocno przepracowaliśmy. Zaczyna podchodzić pod nasze poziomy Bitcoin, proszę zobaczyć.
Natomiast to nie jest tak, że my przegadaliśmy ten poziom, bo ten poziom mnie nie interesuje. Mnie interesuje poszukanie jakichś stop lossów z zawrotką, tak? I to ewentualnie Bitcoin long. Także tutaj z perspektywy Bitcoina, oczywiście, ja nie wiem tylko, czy no, będziemy mogli bardzo malutką pozycję. Bo na pewno z perspektywy Bitcoina, tradingu na Bitcoinie, próba dopasowania się z bardzo ciasnymi stop lossami, no jest, czy będzie bardzo, bardzo ciężka. Ok, mamy trochę czasu do danych z Wielkiej Brytanii. Czy są jakieś instrumenty może, o które chcielibyście zapytać? O czymś, nie wiem, specjalnie porozmawiać? Tak sprawdzam czat, ale nie widzę nic. To ja czekam ewentualnie na pytania, a w międzyczasie, w związku z tym, że powiedzieliśmy sobie o złocie, to powiedzmy sobie dwa słowa o czarnym złocie, czyli o kwestiach związanych z ropą. Nie wiem, jaka tu jest. O, mamy bardzo fajną historię. Długą. Kwestie związane z tym, co widzimy z szerszego horyzontu czasowego, z wykresu. Jak to będzie wyglądało na miesięcznym? Na miesięcznym. Słabiej. Dobra, musimy zostać przy tygodniowym. I zrobimy tak, że posprzątamy wszystko. Wstawimy sobie kilka linii związanych z wykresem tygodniowym. Okay. Tu powinno być coś w okolicach 58,70 po cenach za otwarcia. Nie, 59,17, jeszcze inaczej. Jeszcze momencik. Mnie tutaj wychodziły okolice związane z 58,70. Dobra, to i tak chociaż po cieniach będzie pasowało. Do czego zmierzam? W kwestii ropy. Zaraz będzie wiadomo, dlaczego mówię o pewnych poziomach. Z dłuższej perspektywy. Pytanie otwarte, bo mamy OPEC. Już w jednym kalendarzu widziałem inaczej, w drugim inaczej. W każdym razie to jest chyba 29 startujemy OPEC, jeśli się nie mylę. Natomiast to jeden moment. Ten kalendarz, który ja mam, pokazuje mi... Tak, OPEC zaczynamy 29 w środę na podstawie kalendarza, z którego korzystam. OK. Dziewiątego startujemy OPEC i teraz przed poprzednim i chyba przed poprzednim to było tak, że kupuj plotki, sprzedawaj fakty, tak? Być może, że i tym razem będzie bardzo podobnie, zwłaszcza, że z perspektywy wykresu tygodniowego, to co próbuję tutaj Państwu z szerszego horyzontu, tak? Od 2015 roku. Kwestia tego, jak zachowaliśmy się w tym miejscu po tym poprzednim bardzo dużym spadku. Kwestia no, sporej niepewności, bo górne, dolne cienie. Przede wszystkim była kwestia później, jak już została podjęta decyzja, że wyszliśmy dołem. Przede wszystkim wyszliśmy dołem na dwa swingi. Ja to tak nazwę, tak. W związku z czym ta cała strefa, zwłaszcza ten podstawa tutaj w okolicach 58, to też zależy wykres, nierówny wykresowi, trzeba byłoby spojrzeć z perspektywy kontraktów, może byłoby najbezpieczniej ewentualnie. W każdym razie tu chodzi nie tyle o punkt, co o samą strefę, więc a tu bardzo fajnie mamy na tych minut, mamy długą historię. W związku z czym być może, że kwestia tego i następnego tygodnia do środy, że będziemy próbowali pod te poziomy, czy gdzieś w tą strefę całą tutaj na tej ropie podjechać. Mówi się na rynku o tym, że ropa może ucierpieć w przypadku, gdyby
przede wszystkim Rosja mimo wszystko nie chciała, bo oficjalnie jest mowa o tym, że Rosja, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tam kwestia wydłużenia tego okresu ograniczenia wydobycia i tak dalej, bla, 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 i tutaj, że znowu z perspektywy makro są znacznie więksi fachowcy ode mnie, więc ja tutaj przeblabluję trochę, a chodzi mi o to, żebyśmy o wykresach porozmawiali. W związku z czym kwestia podjechania do tych miejsc byłaby, począwszy od 58-70, byłaby czymś naturalnym i logicznym, tak? Zwłaszcza, że jak sobie z perspektywy tego wykresu tygodniowego, popatrzymy, to by się idealnie wpisywało, dobra, posprzątamy, bo zaraz nie będzie wiadomo, o czym Piotrek mówi. To by się wpisywało bardzo dobrze w ewentualny scenariusz. Ups, uciekło mi. W ewentualny scenariusz związany tutaj z linią pociągniętą po szczytach ewentualnie, tak? Z perspektywy wykresu tygodniowego. I rozmawialiśmy, że pewne rzeczy, jeśli dobiegają końca, to teraz mamy jak najwięcej, próbowałem, dlaczego dopasowuję tą linię? Nie dlatego, żeby mi to pasowało, że już jesteśmy na szczycie. Chodzi mi o jak najwięcej punktów stycznych, żeby ta linia miała. Okay. I pewne rzeczy wiemy, że jest w przypadku linii, że żeby coś nam dobiegło końca, tak, to próba ataku na linię nieudana, tak? Czyli coś się kończy gdzieś jakimiś stopami i wierzę, że z perspektywy wykresu tygodniowego może mieć to miejsce tutaj na przykład po OPEC-u i próba, znowu nie chciałbym powiedzieć, że będziemy mieli krach na ropie, tak? Chodzi mi o to, że po pierwsze tu byłoby logiczne miejsce, żeby duże pozycje na ropie, które są teraz na rynku, żeby powyrzucać co niektórych i na przykład przetestować poziomy 20% niżej w okolicach 50%, czyli miejsce, z którego tak naprawdę wychodziliśmy do tych poziomów. Tak? Natomiast z perspektywy historycznej tutaj dość istotna strefa i jest to miejsce bardzo logiczne do tego, żeby tak spojrzeć z perspektywy ewentualnie ropy. Trochę inaczej wygląda to z wykresu dziennego. Okay. Trochę inaczej wygląda to z wykresu dziennego, a mianowicie nie do końca musi to być spadek aż w kierunku 50, dopóki jesteśmy powyżej 55, z perspektywy wykresu dziennego, ale to dalej w okolicach 10% w dół na ropie z perspektywy intraday. Ja nie mówię, że cały spadek będzie wzięty, ale z perspektywy day tradingu to może być idealne środowisko pod to, żeby próbować to, że się tak wyrażę, przetradować. Tak? Natomiast przełamanie tutaj góry 55 rzeczywiście może otworzyć drogę, jeśli tutaj pewne rzeczy byśmy w okolicach 55, 54, 50 przełamali, to rzeczywiście później kwestia ...51, 60 i wtedy ewentualnie 50. Chodzi mi z perspektywy ropy, chodzi mi o to, gdzie na ten moment jesteśmy, do jakiego miejsca docieramy i w przyszłym tygodniu obserwacja z perspektywy posiedzenia OPEC 58, 70, 59, w kierunku psychologicznego 60, zwłaszcza, że 60, jak popatrzymy na tą strefę z tygodniowego, to okolice 60 to będzie 50% tych zmian tutaj. Fund się zachowuje, jakby ktoś znał już dane. Fund się zachowuje tak, jakby ktoś już znał dane.
albo ktoś wpuszcza rynek w maliny, chociaż bardziej za 2-3 minuty będziemy troszeczkę mądrzejsi, bo fund lubi się zachowywać charakterystycznie przed publikacją pewnych danych, jeśli ktoś zna te dane. A spiskowa teoria dziejów. A natomiast to są możliwe stopy i być może, że idziemy tylko i wyłącznie po te stopy po to, żeby zawrócić i jechać na wyższe poziomy. Pytanie, skąd wiemy, że tu mogą być stopy? No kwestia konsolidacji, ja to może rozrysuję. Mieliśmy kolejną próbę wzrostu, mieliśmy bazę, po której nie było jakiegoś nie wiadomo jakiego odjazdu. Mieliśmy tutaj kwestie związane z konsolidacją dopiero z tego boksu. Z tego boksu wyszliśmy górą. Wygląda na to, że 50% tego boksu zadziałało tylko przez 5 minut. Mam nadzieję, że to widać. Ok, 50% tego boksu zadziałało tylko przez 5 minut. No i jedziemy po te stopy, po te dolne ograniczenie. Tu jest próba reakcji. Jestem ciekaw, czy to się odbędzie na zasadzie, czy to się odbędzie na zasadzie ewentualnie takiej, czy to już a luka tu, czy luka tu, retest i ewentualnie kontynuacja do spodu. To jest popyt po wczorajszym przesłuchaniu pana Hammonda związanym z budżetem. To może być następny cel. Mariusz Wystoń, przepraszam, bo teraz zobaczyłem Australijczyka i Nowozelandczyka. Pytanie od ciebie, tu jeszcze pytanie o PLN-y. Dobra, to fund wiemy, co się dzieje, czekamy na dane. Zobaczmy w takim razie najpierw USD PLN-a. Zobaczmy z perspektywy końcówki tygodnia. Problemem, patrząc tylko i wyłącznie na wykresy, problemem jest kwestia dla tradujących na wzrost wartości. Jezus. Jeden moment, jest już, ok. Problemem jest kwestia naruszenia tutaj tego minimum. Nie wiem, jak zakończymy tydzień, być może zakończymy nad. To może być problemem dla tradujących na wzrost wartości. Tyle tylko, że tradujący na wzrost wartości mają kilka argumentów w ręku. Mianowicie w dalszym ciągu mają kwestię związaną z tym popytem. Mają również asa w rękawie w postaci górnego ograniczenia kanału, czym obecny spadek może być tłumaczony, mianowicie retestem, tak? Górnego ograniczenia kanału. Czyli co my możemy zrobić? My możemy nawet tutaj z perspektywy wykresu tygodniowego, możemy poszukać nawet tych minimów w tym tygodniu czy w przyszłym tygodniu i zawrócić, co dalej będzie tłumaczone jako nic innego jak retest dynamicznego popytu w postaci górnego ograniczenia wybicia z kanału. Okay? Także z perspektywy wykresu tygodniowego i z punktu widzenia tradujących na wzrost wartości, tak by mogło to wyglądać. Tyle tylko, i specjalnie teraz zwężyłem wykres, tyle tylko, że to podwójne dno jest zbyt dokładne, tak? I wydaje mi się, że ta opcja z nadbiciem tym, o którym przed chwilą wspomniałem, przynajmniej z nadbiciem, czyli wzięciem stop lossów na zasadzie retestu górnego ograniczenia kanału, to jest jedna z możliwości. Druga z możliwości, która musiałaby być wydłużona odrobinę w czasie, żeby nie wyglądało to źle, z perspektywy USD PLN-a, to kwestia
że bierzemy te minima, tutaj nadbijamy te minima, robimy jakąś konsolidację między poniżej tymi poziomami a 3,58, okay, coś na zasadzie ewentualnie megafonu, dojeżdżamy do 3,37, poziomów związanych z wykresem dziennym, z popytem wynikającym z wykresu dziennego, zielona belka, mimo że jesteśmy na tygodniowym, wiemy, że zielona belka oznacza coś z wykresu dziennego i być może stąd wreszcie ten dolar by się pozbierał. Pytanie fundamentalne tutaj będzie kwestia nastrojów, jeśli chodzi o po pierwsze o polską politykę, tutaj znaczy, no, ciężko się wdawać w dyskusję, bo ilu słuchaczy, tyle pewnie opinii politycznych i w te kwestie nie chciałbym wnikać. Kwestia nastrojów związanych z dolarem, a wydaje się fundamentalna kwestia, jeśli chodzi o stopy procentowe, tak, z tej perspektywy. Ale z punktu technicznego, patrząc tylko i wyłącznie na wykres, to dla tradujących na wzrost wartości, na dolarze, to jeden scenariusz mówi tylko o poszukaniu stop lossów, a jeden scenariusz mówi o tej strefie jeszcze niżej, jeszcze 3,55, 3,35, 20 groszy, jeszcze jakieś 5-7% do spodu, tak? Przy obecnym nastawieniu do dolara, no, nie byłoby w tym nic dziwnego. Ja myślę, że jeśli chodzi o dolara, to też będą kwestie związane z najbliższym posiedzeniem Fedu w grudniu i tu pewnie pewne odpowiedzi poznamy. W przypadku, w średnim terminie, w przypadku szukania miejsca do sprzedaży, myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, tak? Tu jest potencjalna pula stop lossów, według mnie, okay? Kwestie związane z całą strefą tutaj, czyli jedziemy w te stop lossy, ok, i szukamy ewentualnie shortów na starych wsparciach, nie na obecnych oporach. Z perspektywy końcówki roku, pewnie w średnim terminie tutaj ciężko będzie się z jakimś niewielkim stop lossem wpiąć w tą pozycję, no i tu raczej na ten moment, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, to albo szukałbym jakichś spekulacyjnych longów, jeśli weźmiemy te stopy i szybko te minima zanegujemy, próbę wyjścia na minima zanegujemy, no albo jeśli potwierdzimy to wybicie, to znowu kwestia cierpliwości. Tutaj ewentualnie próba bardzo krótkoterminowej sprzedaży w kierunku 3,40, 3,37. Ja wiem, że brzmi to jak albo góra, albo dół, bo taka jest prawda, że albo góra, albo dół. Tyle tylko, że myślę, że żeby to sprecyzować, to kwestią są te minima. I jeśli to będzie próba wybicia tych minimów zostanie szybko zanegowana, to właśnie z tej perspektywy próba odbicia i tradingu w kierunku 3,65, 3,70. A jeśli tu się zamkniemy i będzie widać problemy, co rozumiem przez to, że będzie widać problemy, bo to też jeszcze wytłumaczę, nie wszyscy tłumaczą, tak? Jak będą problemy i na tym wielu tłumaczących kończy. Problemem po zejściu w dół będę rozumiał próbę powrotu nieudaną, zejście i jeszcze jedną na przykład próbę powrotu z nadbiciem, taka krzywa MK, okay, czyli danie nadziei. Po pierwsze, wybicie stopów dla shortów, zaproszenie do tańca tradujących na wzrost, bo tu będzie, wybijemy ten ostatni szczycik, wrócimy do tych zasięgów konsolidacji, może nawet w kierunku 50% i ta krzywa MK tak by wyglądała. I to będzie rozciągnięte w czasie, tak? Bo zanegowanie wybicia dołem prawdopodobnie będzie szybkie. Bez zmian, jeśli chodzi o funta, w związku z czym tu próba nadbicia wyższych poziomów, za chwilę do funta sobie wrócimy, czyli tak, ewentualnie złotówka z dolarem. Tutaj jeszcze Mariusz pytał o Australijczyka.
Nowozelandczyk to jest kwestia słabszej od oczekiwań sprzedaży detalicznej. Nowozelandczyka bym na razie zostawił i poczekał na koniec tygodnia, bo tam albo się wyklaruje, albo się nie wyklaruje. Zresztą inaczej zobaczymy. Momencik. Weźmiemy jedną walutę, bo już jesteśmy po czasie. Weźmiemy jedną walutę. Ze względu na to, gdzie jesteśmy mocniejszy, wydaje się Australijczyk. Popatrzymy na Australijczyka szybko. I tutaj jest tak. No, sentyment do dolara wygląda słabo, natomiast sentyment do dolara australijskiego prawdopodobnie z perspektywy średniego terminu wygląda jeszcze słabiej, tak? Mamy tutaj próbę podbicia na dolarze australijskim, biorąc pod uwagę poziomy. Okay, to ta reakcja tutaj akurat w tym miejscu nie jest niczym nadzwyczajnym. Teraz z perspektywy day tradingu. Tutaj był moment w dniu wczorajszym, bodajże. Czwartek, środa, wtorek, poniedziałek. Poniedziałek, kwestie związane z otwarciem tygodnia. Wszystko to zostało zanegowane we wtorek i pierwsze takty w środę to był retest poziomów związanych z otwarciem tygodnia, tak? Tyle tylko, że dojeżdżamy do starego wsparcia. I gdyby dolarowi się poukładało, albo australijskiemu dolarowi się nie poukładało, a patrząc na Chiny, to bardziej dolarowi australijskiemu może się nie poukładać, no to może się okazać, że to stare wsparcie tutaj już może działać jako kwestia podażowa. Natomiast bez dwóch zdań, tyle tylko, że tu pewnie czasu będzie trochę trzeba, bez dwóch zdań, w związku z tym, że wróciliśmy do zasięgów, gdzie dominowała podaż, okay? Próba podbicia pod te poziomy, czyli ewentualnie wybicie tych, no to później kwestia uzbrojenia się w cierpliwość w okolice 7726, 7770. Oczywiście wygląda to, ktoś mógłby się postukać w głowę i powiedzieć: Piotrek, no to dość daleko nam to wygląda. Natomiast dobrze wiemy, że gdzie, ale zwłaszcza na rynku walutowym pewne rzeczy nie są niemożliwe, co zresztą jak widać na załączonym obrazku, tak. Czyli tutaj z perspektywy tego, jak będziemy wyglądali tutaj, czyli może być retest tego starego wsparcia i pewnie tutaj intradayowo można poszukać shortów, natomiast muszą pęknąć te doły. Gdybyśmy tutaj intradayowo się kołysali na zasadzie próby poszukania jeszcze jakichś dodatkowych stop lossów, to po tym cofnięciu mogłaby być próba wyjścia górą. Próbując podsumować Australijczyka, to zbliżamy się do miejsca, gdzie podaż może się uaktywnić. OK. Czyli obserwacja tej podaży tutaj. Wyjście w cenach zamknięcia na wykresie dziennym, retest, to może być próba podjazdu pod te miejsca. Jeśli ta podaż będzie wystarczająca do tego, żeby cofnąć się w okolice tych poziomów, to albo z tych shortów realizacja zysków tutaj, przynajmniej częściowa, i kwestie związane z próbą kontynuacji w okolice 73, ale jeśli te doły zostaną błyskawicznie zanegowane, to próba podjazdu do góry. Okay. A w związku z tym, że jesteśmy po czasie, tutaj już mam ukryte informacje, że jesteśmy po czasie. To tyle ode mnie. Funt, jeszcze tylko na koniec funt, bo to jest para, na którą no można powiedzieć, że kwestia w cudzysłowie zaczajenia się, tak? Na ten moment próba wzrostu w kierunku 33,20, 33,50
na niskim horyzoncie czasowym, jeśli będzie jakaś kwestia na 5 minutach próby odwrotu, to to jest przedział, gdzie poszukam, poszukam shortów, tak, na funcie. Tak, żebyśmy mieli pełen obraz. Akurat dzisiaj pierwszy raz nie udało nam się zająć pozycji w trakcie naszego spotkania. Poprzednie razy, za każdym razem coś wchodziło w sesji w Europie, ale tak jak mówię, być może kwestia, że ta sesja dzisiaj jest inna z perspektywy tego długiego weekendu, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Przypominam, we wtorek o 18:00 sprawy związane na zasadzie wykresów live, sprawy związane z teorią, którą będziemy w czwartki wykorzystywać. Zapraszam we wtorek na 18:00. W przyszłym tygodniu, w czwartek ponownie na 9:00. Ja mam na imię Piotr, dziękuję zespołowi TICNIL za zaproszenie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.